Ale my musimy poczekać na dyrektora. Słuchajcie, to jest koncert dobroczynny. Mamy taki pomysł, chcieliśmy go już dawno temu zrealizować, ale zawsze wyskakiwały jakieś komplikacje po drodze. A myślę, że dzisiaj się nam to w końcu uda z dwóch przyczyn. Raz, że mamy taką aukcję dobroczynną, charytatywną, gdzie będziemy sprzedawać przekazane przez darczyńców różne fanty, gadżety. Cena wywoławcza za dwa, uwaga, 20 zł. Mamy 20 zł. 40, 50, 60, 80, jedzenie na dobrze. 100 zł mamy za dwa. Naszym celem jest stworzenie pracowni malarskiej, w której będą mogły się uczyć nasze dzieci, młodzież, dorośli. Pracownię malarską będzie prowadziła niezwykła osoba, która przyjechała do nas z Ukrainy, Dzwinka Kostyszyn. Na dzisiejszej aukcji między innymi mogliśmy wylicytować jej wspaniałe obrazy. 2300 zł po raz pierwszy. 2300 zł po raz drugi. 2400. 2,5 od razu, odpowiedź szybka. 2500 zł po raz pierwszy. Ci muszę przejść. 2500 zł po raz drugi. 2500 zł po raz trzeci. Dziękuję. Jestem z Ukrainy, z Lwowa. Tutaj przyjechała przez bardzo trudną sytuację ze swoimi dwoma dziećmi. I teraz mieszkają w Szczotowie. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom, który jest bardzo otwarty i z dobrym sercem. To jest bardzo ważne. Dzisiaj razem z chórem Zaucha, który mam zaszczyt prowadzić w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie, zaśpiewaliśmy trzy utwory. Zanim zrozumiesz, Wznieś serce nad zło oraz Heal the World. Dlaczego w sumie wybraliśmy takie utwory? Myślę, że nadawały się idealnie na te okazje, szczególnie na przykład utwór Heal the World, czyli Ocal świat. Tekst mówi o tym, że dobrze by było, żebyśmy stworzyli miejsce lepsze, miejsce, w którym żyje się wszystkim lepiej. Każdy artysta, który robi obrazy, to zawsze po nich można czytać, co robi się w duszy, w środku. To w moich obrazach też tak jest. Wdzięczni wszystkim tym, którzy tutaj przyszli. Trudno mi wymienić wszystkich.
nich, za każdą cegiełkę, która została dołożona do tej pracowni malarskiej. Bardzo dziękuję Pawłowi Orłowskiemu, który przepięknie zaśpiewał dzisiaj po ukraińsku. To był bardzo wzruszający i bardzo ważny moment dla Twinki. Dziękuję Marcie Kozakiewicz, dziękuję wspaniałemu zespołowi, mojemu zespołowi chórowi z Załucha, Jacqueline Bukowieckiej za to, że dzisiaj wystąpili. No, myślę, że udało nam się pokolorować świat od jednej osoby, a my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i bardzo się cieszymy, że Dzwinka jest z nami. Cieszę się, że taki koncert by powstał. Cieszę się, że Dzwinka, która przyjechała do nas, będzie mogła tutaj pracować, będzie mogła mieć namiastkę choć normalnego życia tutaj w Polsce. I mam nadzieję, że to wszystko niedługo się skończy i że ci ludzie, którzy są u nas, że będzie im się tutaj choć trochę żyło jak w domu. I od moja dusza tak lahitno.